Pierwszy raz na maleńki jachcik żaglowy wsiadłem, mając 7 lat. Mój ojciec żeglował, zabrał mnie na przejażdżkę. W wieku 18 lat już podejmowałem jakieś tutaj lokalne wyprawy po Zatoce Gdańskiej, gdzieś pływałem na jeziorach. Traktowałem żeglarstwo jeszcze bardziej przygodowo niż sportowo. Jako dzieciaczek wychowywałem się na książkach o żeglarzach oceanicznych, samotnikach. Fascynowały mnie książki Erika Tabarly'ego, którego do tej pory jestem wielkim fanem. To taki prekursor samotnego żeglarstwa oceanicznego i to w przypadku takiego żeglarstwa, gdzie liczył się czas przepłynięcia danego odcinka, gdzie taki walor sportowy był, nie tylko turystyczny. Przeczytałem książkę pani Chojnickiej Liskiewicz, też o przepłynięciu jachtem żaglowym samotnie oceanów. No, gdy miałem 19 lat, już wybierałem się jachtami zupełnie do tego niestworzonymi na morze. To były takie jachty, które doskonale sobie radziły na jeziorkach, ale tylko przy dobrej pogodzie. Ja już się wybierałem na Hel w każdy weekend. Pływałem do Władysławowa, do Łeby. Tam poznałem tą potęgę morza, ten oddech morza. Podobała mi się ta adrenalina. I też przypadkowo kilka razy wypłynąłem gdzieś samemu i też wtedy odkryłem, że to jest ta cała sól żeglarstwa. Przygoda z setkami się zaczęła 4 albo 5 lat temu, ponieważ zawsze marzyłem o regatach oceanicznych. Pierwszy raz zapaliło się takie światełko, że na takiej małej łódce jest to do zrealizowania. Na dużej łódce koszta przygotowania tych regat tak rosną tak niewspółmiernie, że to jest poza zasięgiem szarego człowieka. To jest to gigantyczne przedsięwzięcie. Natomiast na małej łódce jest dużo łatwiej. Dowiedziałem się, że do kupienia był właśnie Alcento. Nie wahałem się. Tak. Dzięki dobremu człowiekowi Jarkowi, który mi ją sprzedał, podczas gdy ja nie miałem na nią pieniędzy. Tak. Z odroczonym terminem płatności. Człowiek, którego pierwszy raz w życiu widziałem na oczy, pozwolił mi ją zabrać do domu i zapłacić, jak będę miał. Regaty polegają na przepłynięciu Oceanu Atlantyckiego trasą z Portugalii na Karaiby. Przystanek jest na Wyspach Kanaryjskich, na Teneryfie, więc są to regaty dwuetapowe. Z Sagres z Portugalii na Teneryfę i później z Teneryfy już na wyspę na Karaibach, na Martynikę. Tak, przewiduję, że pierwszy etap będzie trwał około tygodnia, drugi, jak dobrze pójdzie, 3 tygodnie, ale rezerwuję sobie na to 4 tygodnie czasu. Będziemy wszyscy wyposażeni w urządzenia, które będą przesyłać tu do kraju nasze położenie, więc będzie strona internetowa, na której będzie można śledzić pozycję poszczególnych łódek, prędkość. Pozycja będzie aktualizowana 2 razy na dobę. Oprócz tego będzie prowadzona strona, na której będą newsy, co się u kogo dzieje, jakie wystąpiły komplikacje, też co dobrego się wydarzyło. Nazywam się Jurand Goszczyński, mam 35 lat, pochodzę z Gdańska, mieszkam tu na wybrzeżu. Moim marzeniem jest pokonanie Oceanu Atlantyckiego łodzią żaglową. Właśnie to marzenie będę starał się spełnić.